Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszej kariery Sheffield United. Mam nadzieję, że to się wszystko nagra. Jeżeli to się nie nagra, to z góry przepraszam. Życzę mi niedzieli bądź mojego poniedziałku, bo to chcę szybko wrzucić. Trochę tych odcinków nie było. Jak widzieliście, jeden odcinek się znowu nie nagrał. Nie wiem, co to jest. Jeżeli ten odcinek się nagra, to spoko. Jeżeli nie, to będę nagrywał wszystko już. OBS-a sobie ogarnę i będę nagrywał to z OBS-em. Przepraszam. Kto nie widział dzisiejszego sobotniego odcinka, tak powiem, od chłopa, to serdecznie zapraszam, bo wielki powrót. Idealny osi się napije, czerwony, takie z La Ligą. To nie jest La Liga, to jest Premier League, ale się napije. Mamy teraz mecz Southampton. Jest nasz chłop, w ogóle odchodzi. Nie wiem kto. Mamy mecz Southampton, mamy 13 miejsce, 20 punktów. Szkoda, że te odcinki się nie nagrywają, bo by miał przynajmniej pokazane. Czemu jemu over? Aha, bo ma kontuzję. Byłoby pokazane, no jak to wszystko u nas wygląda. No ale niestety się nie nagrało, więc. Takie życie, takie życie. Mam nadzieję, że w niedługim czasie rozpoczniemy kolejną nową karierę jakąś. Takie mam nadzieję, że jakaś nowa kariera niedługo będzie. Na drugim kanale, którego w końcu muszę stworzyć, ale uwierzcie, że mi się nie chce. 2-0, Daniel 10, Antonio Sanabria. Jeżeli to się nie nagra, po prostu nagram swój głos i cofnę, przecież wiecie co, cofnę i pokażę mecze, które były rozegrane, jakie wyniki i tyle. Joro chciałby odejść? Dobra, nie wiem. Mamy. Chelsea to w ogóle idzie tak jak w realnym życiu, nie? Dobra, tak. To tu nie ma Elanga, Kinga jakiś, no Kinga się kupi, dobra. Bo plan. Waj, Dominguez, ale Donald, dobra, warto Dominguez. To śnieg pada tu, padki śniegu? Nie, to EA żadnych rzeczy nie dodaje, na odkop dodałem bałwanka, taki fajny. Postaram się to zrobić tak ładnie, estetycznie. Należy się tym uczę tych. Jak to się nazywało? Teraz brakuje mi słowa, dobra. Jak mi brakuje słowa, no to nie będę się wypowiadał. Dobra, trzeba tu coś. Aha, ja miałem plan treningowy zrobić zespół. Plan rozwoju to nawet, nie? Getangri na razie broni, bo musi. Także niedługo ten nowy kanał będzie otwarty. Mam nadzieję, że się dzisiaj się uda, a jak nie, to w następnym tygodniu. I bym przynajmniej tam miał już wszystko fajnie porobione. Napiszcie, czy oglądacie live'a charytatywnego u ekipy Fantazy. Zapłaciliście coś? Dobra, tu jest 27 tygodni, 13 tygodni, to rób. O! Ej, zajebiście to teraz robili, przepraszam za przekleństwo. Teraz robili chyba pierwszy raz w EAFC, nie tak jak w poprzedniej, że nasz poprzedni grach, że teraz jak musisz nową karierę zrobić, żeby zdjęcie piłkarza było, a teraz już przynajmniej nie mam zdjęcie. No elegancko, elegancko tego. Tak, to jest 5 tygodni defensywne, to dobra. No to akurat fajnie mi wyszło. To akurat bardzo fajnie. Duncan to jest jakiś upoś, a nie piłka, przepraszam. Dobra. 55 tygodni. Najkrócej. Lauza już osiągnął swój maksimum. Verona, Malik Tillman 8 tygodni, to rób to. Ty nie jesteś brany pod uwagę. Daniel James. Nowe zdjęcie chyba. W ogóle też już aktualizacji dużo piłkarzy nowe zdjęcia podostawali. Archer akurat nie. Sanabria już chyba swój taki potencjał największy. Gdzie jest Chupacpom? A bo mamy styczeń już i oni go odwołali. I Magatti też, i Christie też. O kurde, to teraz się fajnie tu podziało. No to fajnie. Dobra, z racji tego, że nam piłkarze pobierali, to trzeba kogoś kupić. Jest taki jeden, ale nie pamiętam. Ryan, Jezus, znowu bym go wziął z powrotem. Ale myślę, że będzie kończył kontrakt? Nie. Jak on się nazywał? Ja teraz szukam po prostu takiego piłkarza. O, dobra, nie. Jak on się mógłby nazywać? Jezus. Antony?
teraz jest w Litwie pożycz. I był ostatni. On był tu. On był w Litwie, do Litwy w realnym życiu. Jadon Antony. Ciekawe, czy mi się go udałoby. Bo jest mi potrzebny skrzydłowy nawet dalej. Joro jest nie do ruszenia. O, i James i pan Antony chciałby do nas przyjść. Także wzmocnienie stopnią wykupu postarajmy się zrobić. Dobra. Roczne. No dobra, to terminowe. O, dali po pana Irole, on się nazywa? O Jezu, a nie wiem, jak bym kosztować. 7, 10. Nie muszę go kupować, jak nie będę chciał oczywiście, ale tu mam taką opcję. Komuś się z nich nie kończyły kontrakty? Czy mi się już jakieś chłopki stawiają? Wydaje mi się, że komuś się kończył kontrakt. O, panu Shawowi, Liam Shaw. A ja nie wiem, czy będzie miał jakiś potencjał większy. Więc muszę to jeszcze przemyśleć. Nie wiem, czy mi się wydawało, że ktoś jeszcze był, ale... O, Weston McKennie. I to jest opcja, po którą my pójdziemy na 100% zaraz. To jest świetna opcja dla nas. Ale Weston McKennie. To jest świetna opcja, bo my możemy sobie... No ja bierzemy Weston McKennie. Ale to wydaje mi się, że to jest dość realne, bo on poszedł do Leeds, który walczył też utrzymanie, więc ważne. Chciałbym się wprowadzić, bo spokój jest na tym kolejny USA się chyba. Ale chłopie, na pewno nie jest tyle zaradne. 80 mogę dać, nie? No będziesz najwięcej naszym piłkarzem, najwięcej będziesz nas zarabiał, ale to jest też Weston McKennie. Piłkarz, który miał, grał w Schalke, Juventus, on trochę tych klubów zwiedził. Dobra, przyjdzie w zim, przyjdzie dopiero. No to jest świetne, uważam, wzmocnienie. Chciałem go do takiej kariery, bo tu mamy kilku piłkarzy z USA. Więc u nas to się fajnie złożyło. Ten Liam Shaw. Czy on będzie miał jakiś potencjał? Przecież zawsze, jak to się mówi, im więcej piłkarzy, tym lepiej, ale czy ja go chcę? Poczekajcie. Liam Shaw. Bo on ma teoretycznie 76 potencjału. To nie jest aż tak mało, ale w sumie... Dobra. Ale zacznijmy troszeczkę mniejszy. Dobra, także transfery muszą być zrobione na lato. Trusty. Braga chce za niego... Nie wiem, Braga to chyba... Lubi nas po prostu, transfery. Raport dotyczący scoutów, dobra. Ten taki wygląda takiego. Czekaj, bo ja się zgubiłem tutaj. Halo. Wytyczne scoutów. To jest taki trochę chaotyczny się odcinek, bo dawno nie grałem, a lubię tą karierę. Dobra, oddało mi się to naprawić. Czy jest to ktoś, kto będzie się kończy, w końcu komuś kontrakt, czy nie? Czy ja tak tu jeździ jak cymbał jakiś? Ja mam kupę kończy karierę. O, to wełny zdjęcie dodali. Fajnie. Nie, mu się kończy akurat. Ten, ale jakoś go nie brałem pod Olkajowicz. Nie ma po sobie kończyć, no ale już go w jednej karierze miałem, to nie będę go brał do każdej kariery. Milko się kończył. Aj, prawie myślałem, że Milko się kończył. Nie, Ramzaja nie biorę, nie, on nie. A który z tych piłkarzy się wiem, czy komuś jest Isco? Iska 32 lat? Nie, to taki trochę akurat nierealny transfer. Lamela bardziej byłby realniejszy. Ziyech też, ale nie biorę. Leon Bailey? Nie. Corona, Leonardo Paredes. Donny van de Beek. O,
Harry Maguire też wygrał tego Potma, więc Harry'ego Maguire'a nie wolno obrażać, bo ostatnio wziął piłkę, naprawdę. Patrząc na cały ich klub, to tak. Popatrzyłem od kilku tych piłkarzy, którym się kończą kontrakty. Może kogoś jest ciekawego kupić. Byłoby fajnie, nie ukrywam, że nie. To miałby wielki transfer, wielki talent. Simar, coś nie wchodzi. Nie ma pełen, to coś taka. Ręka Dima, tu jest kilka ciekawych. Berdlenor do Mainz poszedł, ciekawy. Kepę się kończy kontrakt, hit, nie? Znaczy ja go nie biorę, no bo nierealne to dla mnie by było, ale są też. Nie, kontuzje tylko. Aj, biedny są, połamał się chłopak. Umtiti. Mbappe się kończy, a nie, nie. Na pewno już Mbappe, nie? Ja go w Milanie wylądował. To jest ten Brian, który w realnym życiu zmienił klub teraz. To Bayernu Monachium przeszedł. Dobra. Bardziej mi się ciekawi, czy w tych angielskich topowych klubach to już kończy się umowa. Albo wiecie co, ja nie chcę tego przedłużać, tak? Ja się za chwilę tym zajmę. Po odcinku się tym po prostu zajmę. Trust ich się. Ile bym chciał niego wyciągnąć? 7. Ja już pikażę osobę mniejszy się, ale musimy w lato będzie 5. Co to jest? Dajcie mi przynajmniej 9. Nie, dla mnie bardzo 9 milionów. No ja dam trusty do 9 milionów, będę miał wtedy prawie 20 milionów, żeby kogoś sprowadzić. Może jakiegoś Anglika znowu sprowadzimy. Nie wiem, zobaczymy. Ja bym sprowadził jakiegoś Anglika kolejnego. Jacob to jest ten mol. Nie, Boże, Antony. Czemu mówię Jacob do niego? Jadon Antony. Ile masz overalla, chłopie? 7-6. To będzie warte z jakieś 5 milionów chyba, nie? No ale dobra. Piłkarze, lepiej mieć więcej piłkarzy niż mnie i się prosić. Ile on byłby warty? 8 milionów, mam zapłacić za niego 9. Rozwijmy go o 1 i go bierzemy. Bo ja nie wiem, czy sobie nie zrobię. Gdzie on jest? Pana, z pana tego, on będzie spadł u mnie cały czas teraz. No on już jest warty 7 milionów, plan rozwoju. Nie, nie chcę, aha, i tak go nie wykupię. No dobra, to niech się chłop rozwinę. Dalej, Jadon Antony, ile on tu zagra? On zagra coś? 11 meczów, 2 gole, okej. Dzięki. Dobra, to też na puchar. Szkoła akceptuje, zarabiać będzie delikatnie więcej. Ja to uważam za taki, Liam Shaw uważam taki. Przyjdzie to od razu na wypożyczenie go do mnie. Ciekawa z tego Stefan Diarra będę wiedział, ile ma overalla. Też bym go wziął. Mówię, piłkarz za darmo brat, to jest fajna opcja. Gramy teraz mecz taki, to zagra McBurney. Dobra, chodź tu Duncan, bo ty nigdy nie grasz. Field z McAfee. Antony. Fosu Mensa. Taylor. Kraft. No Sousa musi dalej grać. Kurde, pyteczki nie ma na smartfon, się to przepraszam. Dobra, potem gramy z Burnu właśnie. Brighton chciałby nam dać pana. Chciałoby pana Hammera. Hammer nie jest do ruszenia na razie. Niestety przegrywamy, ale Antony z golem. To akurat mnie cieszy. Że Antony nowy nabytek. Burnemów jest zaraz padnie. O kurde. I
teraz to za 9 milionów i przechodzi do Sassuolo. Nie wiem, czy to jest realne, czy nie, ale pieniądze są. Dobra, Brandon Vasquez, 7-6 ma. No taki ciekawy chłop. No on ma dwie nowe zdjęcia, ma takie fajne. Nie wiem, ci pokażę, że nawet tak fajnie wyglądają ci, którzy zostali nowe zdjęcia. Ja już na samym do Fulham, ciekawy jest mocno mnie, Mulić. Jest tu ktoś, komu się kończy kontrakt może jeszcze? Nie bym mógł wziąć? Gadesowi się kończy, no, myślałem. Jak mu się kończy, to ja mam pięknego chłopa. Ale idziesz w drugiej idzie czy w pierwszej? Nie wiem, nie sprawdzałem ich, czy oni spadli, czy nie spadli. Matone Martial, Ansu Fati. No, nie rozwija się tak jak powinno, tak w realnym życiu. Teraz kontuzję jeszcze dostał, to chłopak to. Chłopak to taki szklany jak szklanka. Nie wiem, to co ja powiedziałem było mądre, ale uznajmy, że tak. Dobra. Idziemy dalej. Castrovilli, obiektem zainteresowania. Dobra, niech go biorą. Graves. Nie chcę sprzedawać Gravesa, bo jest mi potrzebny. Ja piłkarza akurat potrzebuję. A co on chce odejść? Ojojku, Jacob Graves chce odejść. Dobra, ale to ja bym go w lato sprzedał. To on jest do końca sezonu, jeszcze u mnie zostanie. Joro jest nie do ruszu. 20 milionów bym dostał za Joro. No ale chłop się rozbija fajnie. Wystawiony na sprzedaż. Nie, wystawiam na sprzedaż dobre, tylko Grizzly Duncan. Duncan w ogóle opcji. Nikt nie chce Duncana. No nie dziwię się, bo on tragiczny jest. Gram, dobra. Wraca tak. Archer. Daniel James. Ferreira. Zamieniamy chłopaków tak. Hammer. Loza. Tillman. A tam chodzić. Joro i Ethan Green dalej musi bronić, bo Rodak się ponał. Dobrze, że ja wziąłem tego drugiego bramkarza, bo tak to bym chyba, no. Od następnego sezonu z kółką będę się trochę zajmował. Wygrywamy, Daniel James, Antonio są dobre. To jest trzeci sezon, czy drugi? Czekajcie, drugi. No tak, bo, no tak, drugi. Dobra, pomyliłem, są za 30 milionów, nie, na razie nie jest. Na razie nie jest na sprzedaż ani on do Benfiki, ani. Nie, na razie nie sprzedaje piłkarzy. Końcowy 70 będzie miał? 7-4 ma. Wiecie co? Bo ja nie wiem, jaka będzie. Czekajcie. Bo ja nie wiem, jak sytuacja będzie z pomocnikami na wiosnę. Zespół. Ja nie wiem, jak będzie sytuacja na wiosnę. Znaczy w końcu sezonie, bo mam Daniela Jamesa, który jest moim ważnym zawodnikiem. No i drugiego skrzydłowego to mam tamtego pana i jednego jest na zmianę, to jest Riley McGree, którego ja uważam bardziej za pomocnika niż za skrzydłowego. Więc ja się tym będę zastanawiał. Jeszcze jest trochę czasu. Jeszcze jest trochę czasu. Dobra, dla niego nie jest na sprzedaż ani do Monaco, że żadne skarby. Na pewno nie w zimę. O. To nie jest zbyt długi odcinek, ale ja już go kończę. W kolejnym odcinku będzie, no, okienko transferowe. 19 minut, uważam, że to i tak fajne, kilka meczy było. Więcej to było takich troszeczkę, no przepraszam, aha, myśmy dzisiaj zagrali. Zagraliśmy 4 spotkania, w 2 widze wygraliśmy, w pucharze przegraliśmy, w widze przegraliśmy. Trochę o transferach było, ale styczeń, wiecie, trzeba to zrozumieć. Dobra, także ja bym życzę miłego dnia. Kto nie widział poprzedniego odcinka, to chłopak serdecznie zapraszam. I widzimy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że to się nagrało z ekranem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Elo!